Witam ponownie Strażnika Galaktyki. Lecimy dalej z naszym Adasiem. Chodzi, Złotek, bo stresujesz mnie. Może nałóż wodze swym nerwom. Co ja zrobiłem? Ten ryzykowny plan popada w straszliwą słabość. A Madonna miała być pośród nas. Ale ona wie, co robi. Zazwyczaj. Za jakie winy wpadłem w tak wyjątkowo wariackie towarzystwo? Nie wiem, może chciałeś? Czy on... zajął mój pokój? A Kosmo nawet nie piśnie. Gród wciąż próbuje. A gdzie pan Złotousty? Zajął kwaterę Petera Quilla. Cóż to za dumna demonstracja dominacji. Nie zaczynaj. Zwykle bym milczał, ale jest nam potrzebny. Więc weź to ogarnij, Quill. I spróbuj go nie wkurzyć jeszcze bardziej niż jest. Jak ma to być bój na śmierć? Pogodzę się z wynikiem. Jak zginiesz, biorę spluwy. Nie zginie. A Lama? Nie zakładałabym, że Peter wygra walkę. Ostatnio w piątkę ledwo daliśmy radę. Wciąż nie wiem, czy złapał jedną z moich plan? Inteligentnych bomb. Gamoro, nie przeszkadza ci, że Mantis sama walczy tam z kościołem? Nie będzie walczyć. Skupi się na ratowaniu mieszkańców. Może zdołają się ukryć w jaskiniach. Czyli od tak pozwoli kościołowi przejąć jej planetę? Mantis powiedziałaby, że życie jest ważniejsze od planety. I wie, że kościół nie ustąpi, dopóki nie uratujemy Niki. Masz wielką wiarę w tę niebiańską Madonnę. To jedna z niewielu osób, którym ufam z całą pewnością. Serio? Mnie ona przeraża. Bo jest mądrzejsza od ciebie? I szlachetniejsza. Jestem Groot! Jestem Groot! Nie czary biorą od tej ksywki. Jestem futrzasty, nie kłaczasty. Jeszcze to zdrobnienie. No. Trochę przegina, wiem. Dobrze, że znów jesteś z nami, Drax. Czuję, że tym razem bez niszczyciela się nie obejdzie. Będę gotów, Peterze Quillu. Widziałem na własne oczy, jakim zagrożeniem jest Magus. Nikt nie powinien cierpieć przez jego podłe kłamstwa. Mam was wszystkich wielki dług wdzięczności. Walka z całych sił u waszego boku będzie zaszczytem. Dużo jest tych sił. Kurde, Groot! No to chyba Groot, jaka petarda. Z tym kopaniem tyłka kościołowi. Mam tylko nadzieję, że nasz gość dołączy do planowanego obijania pośladków. Nie, Drax jest rewelacja. Rewelacja. Hej, Quill. Chyba jesteś Jemka. W dobrym humorze. O, widać? Mam świetny pomysł na rozbudowę blastera. Chcę go wypróbować. Co ty mówisz? O. Skoro ekipa jest razem i mamy chwilkę oddechu, czas ci podziękować za to, co zrobiłeś na Lamentis. Quill, ja... Ja wiem, że nie lubisz takich ckliwych rozmów, ale mówię serio. Świadomość tego, co ci robili naukowcy, aż cała krew się we mnie gotuje. Mam teraz inną perspektywę. Daj spokój, to była tylko kałuża. Nie wiem, czy dałabym sobie z tym radę. Uratowałeś nam życie. Należy ci się pochwała. Mega. Gryzoń ocalił wam życie i byli jacyś naukowcy. Mam mnóstwo pytań. Zachowaj je na naszą następną wizytę w barze. Dobra, dobra, mogę coś... Się, Quill. Czas leci. Mogę coś kupić za te moje ostatnie uciłane punkciki? Szybowiec. Niech będzie. Dzyń, dzy... O, w plecy mi przez to zesztywniały. Dobra. Idziemy teraz z tym, Złotoustym pogadać. What? Adaś! Hej, Warlock! Otwórz! Wiesz, to mój pokój jest. A to moja okładka kasety. Tyś pisał tę paskudną poezję? To nie żadna poezja, to jest muzyka. Hard rock. Taka z różnymi gitarami, basem i perkusją. Co za prostackie pismo. Jak i sam pisarz. No dobra, o co ci biega, typie? Czym cię tak wkurzyłem? Sprawiłeś, że Madonna odeszła, gdy potrzebny był jej talent przy podróżach do telepatycznych krain. Mantis miała dobry powód, by zostać. Trzeba wydobyć Niki i zwiewać, żeby znów ją znaleźć. Ta tragiczna taktyka zbyt zawierza szczęściu. Czy przekonasz mnie, że twe wątłe wysiłki pozwolą pokierować tą misją? Tak. Zdecydowanie. Mądra mowa. Myślisz jak wódz.
Nie neguje to jednak mych niepokojów. Zachowania masz zupełnie odmienne od większości moich celowych czynów. Może więc osiągniemy kompromis? Tak. Przysięga. Czy przysięgasz, że będziesz działał bardziej dobitnie, by dać jasny dowód dostojeństwa duszy? Czy cieszy cię czekanie, aż los pochłonie twe wysiłki? Jasne, skoro tego sobie życzysz. Potwierdź to! Przysięgam być dobrym wodzem. Działać ze zdecydowaniem, no... I że nie dam Mantis robić, co tylko chce. Czuję się częściowo spokojny. Shakespeare! A z tobą jak, panie gładka gadka? Na pewno nie zmienisz zdania na widok Rakera? Czemu mam zmienić zdanie? Nie byliście przypadkiem kumplami? Walczyliśmy ramię w ramię o ubogi Ugór, przez co zrozumiałem pustkę jego straszliwego smutku. Opłakuje śmierć syna. A więc dlatego robi to, co robi. Z kościołem, z matroną. Chce odzyskać swoje dziecko. Ale to niemożliwe, co? Magus nie może... Nie. Nie może. Więc... Ale daję mu nadzieję. Nie zawiedziesz? Kiedy spotkasz już Rakera, to trzeba go zniszczyć. Absolutnie. No jak Imperator z Anakinem. Historia lubi się powtarzać. To są Gwiezdne Wojny. To są Gwiezdne Wojny, proszę państwa. Cieszę się całkiem, że pętelka została na Lamentis. Aż mnie uszy bolały od jej bzdurzenia. Wolę gadaninę Mantis niż Warlocka. Tyle, że pana Złotka idzie zrozumieć. Jasne, jego słowa mają sens. No i co z nim? Frustrujący jest. Jakbym znów gadał z Suzanne Harris na letniej potańcówce. To nie ta ludzka dziołcha, co jej próbowałeś zaimponować, jojo? Tak. I poszło dobrze jak gadka z naszym panem pelerynką. Co to jest jojo? Pamiętacie jojo? Kto miał jojo? Łapka w górę, komentarzyk. Jakie robiliście te kombosy, huśtaweczki? Wszystko. Piszcie, piszcie. A co ona ma wspólnego z tym bólem? Siedziała ci na plecach całą drogę do jaskiń, do miejscówki Złotka. Serio? Serio, dobra, lecimy. Jestem Groot. O, Kosmo, co tu robisz? Może to my będziemy musieli powstrzymać kościół na Nowhere. Gotowi? Jestem Groot. Tak jest. Obsiaka. Mówi, że z nim byłoby łatwiej. Nie sądziłam, okay, że Kosmo pozwoli kościołowi przejąć jego stację, ale jeśli mają korę, to... Jest jednym psem przeciw całej armii nawróconych. Szkoda, bo Kosmo jest świetny, ale lecimy. Na Nowhere. Jak tam ekipa gotowa? Nadświetlna! Zawsze fajnie. Oj. Dobra. To chyba tłumaczy, czemu nie szło wywołać Kosma. Okej, okay, mają go. Jak nie odpowiesz, to nas wyparują. Zajmę się komunikacją. Co? Radź, dyplomata? Chwała wam, podróżnicy. Czy przyjęliście prawdę jej świętej obietnicy? Zaiste. Ja wiozę nieboszczki, żonę i córkę. I dziękuję matronie za jej dar. Fantastycznie udajesz. Fantastycznie. Niech wypełni się obietnica. Macie przypisane lądowisko. Dzięki ci, panie nawrócony. Łapka w górę dla Draxa. Kapitalna przemowa. Kapitalna. Chyba będzie naszym dowódcą, co? Bez niego nie idziemy. Ale tu się robi tak niebezpiecznie. Dużo knajp i jaskiń hazardu. Barów z kluskami. Może to tylko tak źle wygląda? Myślę, że będzie gorzej. Raker zwiera zastępy, a świta świszczy nad światem. Szybciej nie wyląduje Złoty. Co do Flarka! Co ty robisz, chłopie? Kokonowicz ma się teraz za motyla! Nie dla niego bierność. Kurde, on jest bogiem.
Nie możemy tak robić jak on. Chociaż my jesteśmy lepsi, no ale... On ma tą jedną moc, nieśmiertelność, tak mi się wydaje. Oby tylko zajął kościół do czasu, aż znajdziemy Niki. Idziemy na Rakera. Nie sądziłem, że zdołasz oszukać ochronę, mięśniaku. W oszustwach jestem całkiem niezły. Będziemy potrzebować czegoś więcej, żeby dotrzeć do kory kontinuum i uratować Niki. Szczególnie, że Złotek się nam urwał. Może powinniśmy go, no, poszukać? Czasu jest coraz mniej. Musimy się skupić na tym, by ocalić dziewczynę. Drax ma rację. Oby Warlock zdołał narobić tam co nieco szkód. Dobra, on nam troszkę czasu kupi. Powinno się udać. Udać z tym Szekspirem. No dobra, ostatnia walka z Rakerem. Tym razem się nie wywinie. Taki mam plan. Nie ruszamy się stąd bez Niki. Dobra, to już naprawdę niezła akcja. Zajmij się Milano, okej? Dopilnuj, żeby statek wciąż tu był, jak wrócimy. No. Możemy na ciebie liczyć, dzięki. Jestem Groot. Tak jest, jesteś? Chcę powiedzieć, że zrobi co może, żeby ocalić twoją córkę. Wiesz co? Chyba nawet to zrozumiałem. Twoja młoda wpakowała się po uszy, Quill. Jej mama nie żyje, chłopie. Jeśli Warlock mówi prawdę, to to badziewie w niej manipuluje nią poprzez śmierć Corel. Chwytam. No. Nie będzie jej łatwo stamtąd wyrwać, ale oddam za to choćby życie. Dzięki. Gotów, Drax? Jasne. Broń mam ostrą jak szczurzy język. To była metafora? Porównanie. Kurde, jesteśmy między młotami. Między młotami jesteśmy. No to do dzieła. Najgorzej. Okej. Chyba nas nie lubią od razu. Dobra, spokojnie. Ja się nimi zajmę. Jakby się tak uśmiechnąć do nich? Co myślisz, Drax? Czy od razu ten język szczurzy pokazać? Witajcie, podróżnicy! Przybyliście ujrzeć to trzymanie? Kto będzie? Wypełnienie obietnicy Matrony. Początek nowego świata. Bez śmierci, bólu czy lęku. Powinniście to wiedzieć. Nie zostaliście sprawdzeni z oglądowania? Co? Oczywiście, że tak. Więc czemu nie wiecie o dotrzymaniu? Coś jest nie tak. Wiemy. Trzeba powstrzymać heretyków. Do ataku! No nie. Zwariował. Mega zdolność. Gniew. Katat. I teraz mamy tak. Odrzucanie obietnicy i pełne pogodzenie się ze śmiercią rodziny pokazało Draxowi, jak prawdziwą siłą... Jego prawdziwą siłę. Po wyzwoleniu swojego gniewu Drax zadaje średnie obrażenia pojedynczemu celowi i powoduje jego mocne oszołomienie. O, pięknie. Pięknie. No to spróbujmy. Rozwalaj! Pięknie! Rocket! Bomby! Oplącz wroga! Kurde, każdy ma super moc teraz. Miazga. Bo ja nie! Jeszcze jeden! Dobra, dawaj mu! Luta! Prawie się cieszą, jak szaman ich nie wala. Tak, wszyscy siada ubijemy, tym lepiej. Gdzie jest ten szaman ten, tak? Ej, chodźcie! O, zbiórka! Dobra, zbafujemy się, co tam? Kompania! Dlaczego odwołałeś nas z pola bitwy, Peterze Quillu? Przeciwnicy Przerwa. Padają przed nami na kolana! Wchodzimy jak nóż w masło. Ha, niech mi ktoś podrzuci chleb! Walczyłem w wielu bitwach, przyjaciele, ale żadna nie była tak wspaniała. No! Jest wspaniała, Drax! Niewiarygodnie, obłędnie wspaniała! To będzie okej. Okay. Jak flarkowa supernowa. Więc tak trzymać, oczy otwarte i sięgajcie gwiazd! Kto jest ze mną? Bola ulta Świetna przemowa! Dobra, bafujemy tam. Daj z siebie wszystko! Jestem Groot! Niszczycie do akcji! Nie wiedzieliśmy co robić, ale teraz zostanie! O kurde, zniewaga krwi wymaga. Chyba zrobiliśmy jakieś dymy. Już po następnym kultyście! Nie rozczulać się! Kuti! Ale ciśniemy. No i dobra, to była pełna moc. Niech się świry modlą, żeby ten nowy świat naprawdę był bez śmierci, bólu i lęku. Bo zatłukę ich za to, co odflarkowali z tym portem. Napracowali się nad zmianą wystroju. Siumstwo, no!
Wieża Kosma wyłączona. Oh no. Jestem Groot. Bo nigdy dotąd nie była tak ciemna. Wiecie, że strzelali do nas również członkowie ochrony Nowhere? Nie wróży to dla psa za dobrze. Nigdy nie byłem wielkim fanem psiaka, ale przydałby się telepata jako wsparcie. To, że wieża wypadła z obiegu, nie znaczy, że Kosmo też. Jak byliśmy tu ostatnim razem, załatwił mnie, Odbijemy go. Jakby to była zabawa. Trochę się boję tego, co zobaczymy na tym targu. To samo, co widzieliśmy przylatując. Tak, ale tym razem z bliska. W Nowhere bywało paskudnie, ale... Snark. Tutaj! Tylu ich jest! Sądziłem, że większość Nowherczyków odrzuci obietnicę. Każdy ma coś, czego chce, a nie wszystkich przegabać inni. Tak, ale te menty nabierały podejrzeń wobec każdego, kto dawał im coś za darmo. Jestem. Masz rację, Rocket. Miejscowi byli twardą ekipą. Widziałem kiedyś, jak jeden z nich stłukł na kwaśne jabłko innego, bo mu powiedział komplement. Ma szans, żeby sami z siebie się zgodzili. Wszędzie mają te przyflarczone... To mocna ta wiara musi być. Może w korze Continuum. Też mają wielkie działo wiązkowe. Żeby wysysać wiarę z wielu światów naraz? To w ogóle możliwe? Te akumulatory nie napełniają się energią. One ją wydatkują. A więc coś zasilają. Na pewno na to wygląda. Dobra, dobra. Rozgryziemy to. Co wy chcecie? Ugasić ten pożar? Nie wiedzą, że tu jesteśmy. Będziemy się takimi przejmować, przecież to. Bez szansy. Dawaj, Groot. Działko. Dobra, wojna totalna, teraz to już się rozpoczęło. Chyba wiedzą. Dawaj, drag. Ole, lucho. Że się nie wywinie. Może cała reszta ruszyła przekabatać planety! Łapy przeciwni! Ale jaja! Dobra, dobra, będzie punkcik! Będzie punkcik, sorry, sorry. Gamora ma... Tutaj... A, damy. Damy do tego. Ten już będzie miał maksa. Czyli jeszcze Groot i Gamora muszą dostać ulta. Mają jakiś związek z dotrzymaniem. Kapłan mówi, że wskrzeszają. Nie mogą wskrzeszać umarłych. Zwłaszcza po tym, jak ocalimy Niki. Nie? Mamy skin. Pewnie nie uda się ich znów nabrać. Powiedzieć, że wierzymy w obiecanki cacan. Patrzcie to, mamy skin do naszego poczciwego niby shopa, przemytnik. Proszę bardzo. Tylko jeśli umiesz odtworzyć ten ich fioletowy poblask. Idziemy po tym złocie. Chyba da radę się przecisnąć. Musimy być blisko baru u Manta. Widzisz go? Nie bardzo. Za dużo tu się wala gruzu. Nie ma jak przejść przez ten mur. Po drugiej stronie może na nas czekać jakaś banda. Oj! To nie zadziałało. A, idę. A co z fanatykami? Jak ich spotkam, to ich rozwalę. W końcu kto jak nie my, co? Tu się nie udało? Powinnaś być w stanie wetknąć tam teraz miecz. Pomożesz mi wejść? Oby wytrzymał. Dobra, dzięki. To nie baru mantla. Popatrz, to już sprawa osobista, Quill. No co tak długo? Wiem, jak kochałeś tę miejscówkę. To było jedyne miejsce w tej zaflarczałej galaktyce, gdzie można było się czuć bezpiecznie. No, pomijając bójki, gwiazdy ochrony i łowców nagród. Później za nie wypijemy. A na razie musimy ruszać. Przykro mi. Dobra, chodźcie. Ciekawe, czy któryś z tych wróżbitów przewidział, co się stanie. Wątpliwe. Droga wolna. Ani śladu po Goldim Brownie, od kiedy zwiał z naszego statku. Adamie Warlocku. Może leży rozplaskany gdzieś w Lower City. Albo zgarnęła go drużyna tych świr. Ale on już ma tyle przydomków, nie? Jakbyście go nazwali? Moment, żeby zaatakować. Warlock, sorry, Rocket. Sobie dawny żal. Jakbyście nazwali tego Adasia Złotego, naszego? Po co nam w ogóle ten złocik? Piszcie. Radziliśmy sobie dobrze i bez niego. No ja nie za dobrze, ale Magus pożerał moją duszę. Coś cię pamięć zabudzi. Moja pamięć ma się doskonale. Jestem po prostu optymistą. Ha! Mantis nie bez powodu zabrała nas do Warlocka. Wiecie, czemu potrzebujemy Warlocka, żeby powstrzymał magiczny rytuał Magusa? Czuję zapach śmierci. Nie umiemy czarować. Naszej czy ich?
Wpadają tu kolejni kościelni! Niedługo będą nie wpadać, a padać! Co się stało? No tu musimy iść, a tu co jest? No, ciekawe. Nie chcą nas tam przepuścić. Kłystki! Te zbłąkane kłusze nie wiedzą kiedy przestać! Ulcik! Ulcik! Same ulciki! Mamy coś do pokrojenia! Ja pierdekam! Ten co tak stoi? Wątły taki! Całkiem nieźle! Utknęliśmy w martwym punkcie! Dla niektórych bardzo martwym. Dobra, spokojnie, przecież tu mieliśmy iść. Jeszcze zobaczę, czy nie ma tu jakiegoś... O rany! Tu było przecież Emporium! Kościół je zniszczył? Wątpię. Kolekcjoner zwiał pewnie przy pierwszych oznakach kłopotów. Jeszcze przed oznakami. Kolekcjoner umie rzekomo zaglądać w przyszłość. Dobra. Riker, idziemy po ciebie. Mojego przybycia na bank nie przewidział. Nie miał pojęcia, że wyrwę stamtąd Groota. Jestem Groot. Bohater. Uwaga, widzę, że Quillu. Hej, popatrzcie na dół. Strasznie dużo światła. Myślisz, że to całe doflarkanie, co? Ale to może być tylko poświata z kabli. Cokolwiek te świry kombinują, potrzebują mnóstwa prądu. Uważaj, tak Peterze Quillu. Energię, żeby dotarła do lamenty. Nie, rękę dam sobie... Nikki miała w dłoni kamień duszy Warlocka. Co jeśli się z nią zespolił i Riker próbuje go usunąć? Tak jak ze złociakiem? Za pierwszym razem nie poszło to najlepiej. Dziewczyna mogła wyczuć zło kamienia i nalegać na kolejną próbę. Albo przestała być przydatna i Riker chce zdobyć moc kamienia dla siebie. Tak czy inaczej musimy dotrzeć do podziemia miasta, znaleźć dziewczynę i ich powstrzymać. I musimy być gotowi, bo spróbują nam na to nie pozwolić. Nawróceni są gotowi na śmierć, by przywrócić życie swoim bliskim. Co jak się zastanowić? Zgadza się. Ale ciekawie, że jest kamień, nie? Stworzyliśmy bardzo silną drużynę. Tak, jasna sprawa, Drax. Jesteśmy flarcznie radosną rodziną. Piękne. Uzupełniamy się. Żarciki jak z rękawa. Super. Dobra, zobaczmy. Co ty robisz z tym śmieciem? Nie jest śmieciem. Lalka. Wiara. Oto moc jej światłości! Vaya Maniati! Nie jest dobrze. Kto to? Nie. To strażnicy galaktyki! Ocali wiernych! Powiadomić unifikatora! Sam jesteś unifikator! I proszę, końcu dotrzymanie! Luta! Kurde, Gamora znowu poszła, ale to nie jest jakaś córka? Idą następni! Wyglądała jak córka. Gamora nie jest dostępna, tak? Kurde, niedostępna się zrobiła, bo tych wszystkich wojarzy. Co się dzieje? Ta cholerna lalka musi być magiczna. No, albo przypomina o czym. Już nie tylko mózg ma zepsuty! Drax, ciśnij! Dawaj, Drax! Pięknie, no pięknie! Widzisz? Siedź tam, Rocket! To szuja, Gamora! W tym momencie zdurniała! Jestem Groot! I tam by trzeba na górę wejść, co? Nie zepsujesz jej znowu! Quill, chyba mamy kłopot! Lurwiel wciąguje każdy z was! Dobra! Kto silniejszy! Wzgórze! Walczcie! Pięknie! Przytrzymaj go! Czemu tam nie pędzimy? Co jest? Kurde, ale Gamora się wkurzyła!
Pięknie, mamy go. Unifaja. Odbiło jej! Coś jest nie tak! Potrzeba przestrzeni, Grot! Jak mamy tam przejść? Dobra, idziemy górą. Kurde. Gamora, trzymaj się! Rzuć tym we wroga, Drax! Trzymajcie się! Ty też, Quillu, puść mnie do tego chłopca! Już, już, spokojnie! Zaatakuj tym, olbrzymie! Dobra, tu byliśmy na pogaduchach. To pewnie coś z lalkami, nie wiem! Kurde. Padła w szał. Coś nie tak? Wręcz świetnie. Aha, wyraźnie nie tak. Nie pytaj. Gamora, stój, zaczekaj! Tylko co? Pomóż. Żeby więcej dzieci szło na stos w imię Flurwiego kościoła Rakera? Nie, jasne, że nie, tylko... Tylko co, Peter? Nie wiem. Oddychaj. Każda zmarnowana minuta! Nie ma czasu na oddychanie! Wiem, że Raker ci się źle kojarzy. Tu nie chodzi o Thanosa! Tylko o Niki. I co tacy jak Raker i Thanos robią takim jak my? Jak ja? Moja siostra? Gdybym tylko lepiej chroniła Nebulę, to może... Może by nadal żyła. Ej, co? Nebula nie żyje? Jak? Kto? Znajdę go i ścisnę Farfolcowi grabę. To ja. Zabiłaś siostrę? Więc to ją ujrzałaś w obietnicy Matrony. Tak poznałam fałsz. Bo ta, którą znałam, została spaczona w złą, nienawistną i mściwą potworność. Coś, co byłam w stanie powstrzymać wyłącznie ja. Tak zrobiłam. Ale nigdy nie myślałam, że przeżyję. Czemu nic nie powiedziałaś? To nie najciekawsze zagajenie rozmowy. Hej, jestem Gamora, siostrobójczyni. Chcesz się pobawić? Jasne, że nie. Jak można się bawić z monstrum? Po co ci taka w drużynie? Drużynie, w której... Jest mi dość miło. A suma summarum. Cóż, ja nienawidzę Nebuli, a więc po mojemu... Co? Tylko mówię, że to nic nie zmienia. Właściwie to zmienia wszystko. Największa zabójczyni galaktyki przyznała, że nas kocha. Wcale nie. Owszem. Powiedziałaś, że nas kochasz po części zabiciem siostry. Powiedziałam, że mi z wami miło. Tak Katatianie definiują miłość. Lubię. Niech będzie, że lubię. Możemy bardzo. Już ruszać? Właśnie. Wystarczy już tego festiwalu miłości. Uznajemy cię, Gamoro Zenwuberi. Prawie całkiem jak ślub. Cierpię tutaj katusze. Fajne. No dobra. Pięknie. Stawiam, że złapaliśmy oddech. To co, chcecie iść powstrzymać świrniętego guru? Tak. Tak jest. Dobra, może jakiś ulcik, co? Gamora? No oczywiście. Egzekucja. Po pojawieniu się... Po ujawnieniu prawdy o Nebuli i znalezieniu rodziny, która akceptuje ją taka, jaka jest, Gamora już się nie ogranicza. Mamy olbrzymie obrażenia, atakując pojedynczy cel wieloma ciosami. Zobaczmy, zobaczmy od razu to. Pyk! Ale lupa. Dobra, tylko jeszcze Grut został. Tu zbliżamy się pewnie do końca powoli. Jak taka sytuacja. O kurde, ten jest. Ej, ogniste, ja nie mam ognia jeszcze. Ale proszę mi dać ogień.
Proszę mi dać ogień! Zwrócić uwagę Warlocka! Może on już ocalił Niki! Teraz ci pokażę! Gamora, oh my god! Dobra robota! Idealnie zgrany duet! Chłopaki! Co robimy z tym robotem? Zatrzymaj grunt! Coś takiego? Atakują z każdej strony! A my atakujemy cały czas! Proszę, Quillu! Zabójczyni ma problem! Dobra, to pomóż! Będzie bolało! Kogo jeszcze się chłani z nami? Zrób nam kiedyś wyczerpującą. Ale jazda! Dobra, zamrozimy go! Ten stawia opór, byk! No ale naprawdę fajna opowieść jest, nie? Świetna opowieść! Nawet nie mogę go trafić! Wszystkich naraz nie sięgnie! Chodźcie razem na niego! Pięknie! Daję szyblasie! Ole luta! Dobra, nie ma ręki! Raczej on znajdzie nas! Ale to musi boleć! Skąd mają tylu sługusów? Mają dostęp do kory! Kto wie, ile wsparcia mogą tu sobie ściągnąć? Musimy ją wyłączyć! Ruszajmy na mostek! Najszybciej będzie przez wieżę Kosmo! Dobra, zobaczmy to. Chyba wystarczy na most! Chyba, że się posypie, jak spadnie. Za szeroka, by przejść. Może da się zrobić most! Przez to ciągłe powtarzanie, słowo most zdaje się wymyślone. Bo słowa się wymyśla. No nie wiem. Na pewno? Wiecie, nigdy nie znosiłem tego świecącego Jupitera Kosma. A teraz mi go brakuje. Nie miałem cię za sentymentalnego. Przeskoczyć się nie da. Przygotujmy się. Może przybyć wielki unifikator. Jestem gotowa. Skanowanko, co my tu mamy? To jest do roketa, nie? Musisz nam jakoś pomóc tam przejść. No to musimy. Więc Gamora... Jestem Groot! Jak przestać... Mogę przewrócić kolumnę. Tak? To czemu nie gadałeś? Mam straszliwą ochotę coś przewrócić. No tak i... Widzisz dzieciaka w tym rytualnym tym? Nie da się przegapić. Myślisz, że Kościół mu to zrobił, czy taki się biedak urodził? Serio? Pole siłowe? Jak znajdziemy źródło zasilania, to je wyłączymy. No to szukajmy. No mamy. Tylko jak to wyłączyć? Rocket? A nie, tu jest. To jeszcze ogień nas czeka. Dobra, Peter, biejmy. Musimy się wynieść, zanim pojawi się Raker. Dobra, dobra. Czyli na pewno jeszcze będzie ogień, bo ten przeciwnik miał jakieś tam odporności, nie? Dobra, chodźcie, brygada. Teraz jesteśmy zjednoczeni jak nigdy. No dobra, to przed nami, książkowo! To nie czas na czyt... Strażnicy Galaktyki. Rejk. Matrona do aktu dotrzymania wyznaczyła te oto stacje. A wy jej nie powstrzymacie. Ona nic nie wyznaczyła. Od początku nią manipulujesz. Ona jest światłem. Trudno być światłem, skoro tkwi w niej to mrocznawe coś! Luźnisz! Ale chociaż odrzuciliście jej obietnicę, i tak uwierzycie... Zginiesz, robak! Już wydostanie was z mroźnych okowów śmierci! Adaś! Złotogłowy! No i co? Udręka skierowała cię ku upiornym urwiskom, druhu. Jak? Ja? Co niemożliwe? Widziałem twą śmierć. A ja twoją. Powłoka przemija, lecz jej podstawa jest wieczna. Przerwij tę zawziętą bezmyślność,
zanim pozbierasz owoce zgrozy. Jakiej zgrozy? Jakiej doflarka zgrozy? To jest bitka. Ups. Rocket, gdzie ty celowałeś? Okej, do Rakera jeszcze daleko. Dobra, brygada. Działamy. Rapsodowie będą opiewać nasze czyny. Snajperzy! Tak, kurde! Musimy skrócić dystans! Jest easy! Ci fanatycy nie rozumieją! Pierwsze przykazanie Gamory! Będziesz dźgać! Wzmacnia swoje! Trzeba przestrzeni grot! Ten, tak? Gnyb! Zabójca baba w akcji! Słodko musiał przeżyć ten skok! Nie ma litości! Warlock ma więcej odwagi niż myślałem! No pewnie, ten jest byk. Naprawiłem kukułkę korpusowemu! Trzeba mu wbić trochę rozumu do łba! Jak? Nie no, Ataś naprawdę? Pierwsze skrzypce. Gdzie teraz? Dala od krawędzi! Postrącam ich w otchłań! Dalej, gnybki! Trzeba pruć prawie we wszystkie strony! Uda się! Możemy wskoczyć żabką z powrotem na most! Żabką? To... po prostu pokażę! Niech z powrotem na most. Mogę działać! Znajdźcie mi cel! Tam mamy, tak? Dobra, spróbujemy tu przejść. Ej, Quill! Puścić fajerwerki? Tak, jeszcze chwilka, tylko musimy to tam przejść. Piterze. Patrzcie! Złotek i Unifarkator szaleją! Oby kurde. Ta gadka o Bogu nie była ściemą! Nie powiem, że chcę, żeby przegrał, ale mam nadzieję, że Raker go dojedzie! Mają nas jak na dłoni! Przecież tu nie ma ich rąk! Mówi, żeby stąd wiać! Gamoro! Billboard! Dobre! Jak będą... No dawaj! Perzy, ...to chcę jednego! Nie obiecuję! Świetnie! No pewnie, że wcześniej było łatwo! Teraz ci dam! Dajesz, Rocket! Let's go! Tylko mi nie posadzaj! Pięknie, no pięknie! Dobra. Mamy to? A teraz korpus nowa! Ci żołnierze są groźniejsi niż ochrona! Dobra, czyli teraz... jeszcze nowe mamy! Oni wszystkich! Postrącam ich w otchłań! Choć raz chciałbym przejść przez ten most bez awantur! Oj, spadłem! Nie boję się! Nie damy się! Bomby gotowe, Rocket! Rapsodowie będą opiewać nasze... Pięknie! To będzie? No weź teraz to. Ale patrzcie, ile mamy teraz skilli do wyboru, nie? Cudo. Grud ma jeszcze mało, ale spoko. Idzie czas. On jest na mróz, dobra. Tylko mi nie pozbadać! Żeby cię tylko snajperzy nie dostali! Dawaj te swoje bomby! Odpal! Ulżyj sobie, Drak! Wywalił go? Chodź stamtąd! Byśmy mogli go oszołomić. Strzelić! Gamoro, wchodzisz do akcji! Nie masz czas! Pięknie. Niepotrzebna nam rozbity w pył. Dlatego go postrzeliłeś? O tak, świetnie było. Prosto w tyłek. Dobra. Widziałeś jego minę? Jakby mówił, o mój złoty zadek. Szacowne siedzenie. Perfekcyjne pupsko albo... topowy tyłek. Okej, dobra. Czyli widzimy się w kolejnym odcinku. Chwila wytchnienia, to się rzadko zdarza tutaj.
łapa w górę i do następnego. Oj, będzie się działo. Hej, hej, hej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Przypominam o łapce w górze i subskrypcji kanału. Obok wyświetla się nowy film i cała seria odcinków. Natomiast jeśli podoba Wam się moja twórczość, możecie wesprzeć kanał na Patronite i na YouTubie klikając przycisk wesprzyj na ekranie lub poniżej. Wielkie dzięki i do zobaczenia.